Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, wracamy do Reigned King. Ja jestem tak naprawdę dopiero półtorej godziny w domu, jak nie mniej, nawet godzinę. Zrobiłem sobie w sumie dopiero kawkę i stwierdziłem, że siadamy do nagrywania, bo zapas mi się skończył. Ostatni odcinek o 18 dzisiaj wlatuje. W sumie, no, wy będziecie to widzieć wczoraj. Znaczy, jutro. Nie wczoraj, jutro, tak, jutro. Bo dzisiaj jest poniedziałek, kiedy ja to nagrywam, więc zobaczycie to dopiero we wtorek. Skończył mi się zapas, więc muszę nagrywać. Ja sobie jeszcze tylko poprawię mikrofon, więc mam nadzieję, że nie będzie nic słychać. O! Dobra. I kochani, będę musiał się nagadać do was. Boże, jak ja was szanuję za to, co wy to robicie. Naprawdę robicie mega, mega robotę. Widzę, nawet nie wiecie, jak pięknie to w ogóle wszystko działa, jak wy zaczynacie subskrybować mój kanał, nasz kanał tak naprawdę, nie tylko mój, bo to wy tworzycie mój kanał, nasz kanał. Więc kochani, naprawdę to, co robicie, jest mega, naprawdę mega, jesteście mega pozytywni. Dawno nie spotkałem się z tak świetnymi osobami jak wy. I to nie chodzi o to teraz, że ja wam tutaj słodzę czy coś w tym stylu, po prostu naprawdę to, co robicie, to, co robicie dla mnie, jako dla człowieka, jest naprawdę super. I jestem wam naprawdę mega, mega wdzięczny. Dlatego mam coraz więcej chęci do nagrywania. Wiem, że pasta nie wleciała w niedzielę, ale nie zdążyłem jej nagrać. Dlatego, no niestety, nie udało mi się, więc jej nie było. Ledwo w sobotę w ogóle się z odcinkami wyrobiłem. I powiem wam, że spóźniłem się, jakby nie patrzeć, trochę na wyjazd służbowy. Ale tam szef trochę pogadał. Jakoś to było. Dobra, ale gdzie my mieliśmy iść? Tutaj na pewno nie, bo tu już byliśmy na początku, gdy tylko tu podeszliśmy. Ja mam nadzieję, że mikrofon dobrze mi zbiera teraz, bo musiałem go przestawić delikatnie. A w ogóle, kochani, zbliżają się święta powolutku. W sumie 2 tygodnie, 1,5 tygodnia do świąt. I ja się jeszcze zastanawiam, jak by to tutaj zrobić z tym naszym odcinkiem specjalnym. Co byście chcieli zobaczyć w sumie w takim odcinku specjalnym? Ej, przecież ty mnie nie hitnąłeś. No nie, fuck, nie damy się. Musimy wrócić do Maokaja chyba, z tego co pamiętam, więc musimy iść do Gaju. Ej, a czy ten Gaj nie był gdzieś tu? Chyba nie. Ej, tu był cmentarz chyba wcześniej. Dobra, może jestem po prostu upośledzony delikatnie. A, nie dałem ci się. Nie dałem ci się. O nie, amigo, nie. Ej, nie powinieneś mnie trafić, gołganie. Kurde, zrobimy kółko. No dobra, pająk mnie walnął. Niestety pająk mnie walnął i chyba ten duży będzie jeszcze, cholera. Nie miało tak być, no ale wyszło jak wyszło. Nic na to już nie poradzimy. Dobra, atakuję środkowego standardowo. Spieszymy troszeczkę walkę, bo chcę pójść dzisiaj jak najbardziej z naszym story. O, właśnie, czemu Brown mnie zaatakował pierwszy? Ej, panie Brown. Standardowo, jeszcze raz. Bijemy tego dzika garbatego. MF-ka standardowo, oczywiście dwustrzał. To jest coś, co tygryski lubią najbardziej. No, myślę, że zwykły wystarczy. Kurde, te pająki też dostały moc. Dobra, Brown trochę oberwie, ale to nie szkodzi. Teraz go wyleczymy. No i super, jeszcze ten dostał, więc tego możemy teraz tu. Tutaj mogłem się bronić, ale przynajmniej krytyk wpadł, więc to nas nie boli aż tak. No i fajnie, mam super umiejętność jeszcze. No i tak myślałem, że to on wleci. Tak myślałem, że to on wleci. Teraz mam nadzieję, że poleci ta kula do góry. Mam taką nadzieję. Kurde, jeszcze mu atak wzrósł. Rób downta. Ja bym cię walnął tył. A nie. Kurde, to już niestety nie wyjdzie nam tak jak chciałem. Ale. Szybkość i szanse na trafienie krytyczne na dwie akcje. Będziemy przed MF-ką. Dajmy to MF-ce. Liczę, że nam się to uda. Dajemy super umiejętność. Mówisz i masz. Dlatego go teraz zaatakowałem, bo nie jesteśmy pewni, czy ten dwustrzał poleci do góry. Nie wiem, czy ja czegoś nie ogarniam w tym dwustrzale. Albo on leci po prostu losowo, losowego przeciwnika. Nie powstrzymają mnie na długo. Dobra, teraz leci dwustrzał. 196, akurat będziemy przed nim, więc
Jest szansa, że nam się to uda. Kurde, leciało w tego. To Bram dostanie niestety po łbie trochę. Swoją prawdziwą naturę? Dobra, to tak, tu użyjemy natychmiastówki. On jest odporny i tak na ogłuszenia, więc niestety nic z tym nie zadziałamy. Niestety, to nie wyjdzie w ten sposób. Ale myślę, że go dotłuczemy bez problemu. On chyba wykrepnięcia nie miał, więc tym bardziej. Tutaj Bram walnie. Tutaj MF-ka walnie i kończysz. Moja kolej. Pięknie MF-ka. No Bram trochę HP ma mało, ale, ale damy radę. To nie jest problem. Jeszcze poziomy nie wyleciały. No dobra, to tylko się nalatałem w sumie w tą stronę. Niestety. No jeszcze ty, buraku cukrowy. No weź, kurde! Nie rozumiem tego, co tu się dzieje. 6 minut nagrania, ale myślę, że się wyrobimy. Brown, ja nawet... W sumie dobra, masz tego tamta. Może nie powinienem tego robić, ale robimy to tak. Strzeli raz, MFK teraz walniesz znów dwustrzałem, nawet na szybkim. Bez problemu zdążysz. Ej, cyk. Czemu tu jest druga walka? O fuck, ja tego nie zauważyłem. No trudno. No trudno. Krytyk wleciał, fajnie. Ty, Braum, wiesz co? Może ty się broń? Ty masz mało życia w sumie. No, dobrze zrobiliśmy. Standardzik. 234, 284. Dobra. Tu cię jeszcze uleczymy. I w sumie... Ale czy my potrzebujemy tego aż tak bardzo? What the fuck? Czemu ty leczysz 772 punkty zdrowia? Wow. No dobra. Niech będzie tak, jak mówisz. Patrzcie na wąsy. Zbijamy mu HP jak najszybciej. On się uleczy troszeczkę, ale to nie jest problem. Jak się HP szybko zrespiło. No ale to już Brown wykończy bez problemu. Dobra, no to w sumie nie wyszło źle, uleczyliśmy się. Zaoszczędziliśmy kilka potek. No i właśnie, moi kochani, zbliżają się w sumie święta. Co byście chcieli w sumie zobaczyć na te święta? Jakąś specjalną serię? Nie wiem. Macie coś, co byście chcieli zobaczyć? Ja w ogóle myślę nad takim streamem, nie wiem, może w czwartek? Akurat w czwartek mam ostatni dzień pracujący, więc... Więc o godzinie jakoś 20 myślę, że moglibyśmy sobie coś razem pograć. A, to dlatego tutaj wychodziliśmy. Dobra, bo mi się pomyliło z tym miejscem tutaj, Ogrody Akademii. Maluczcy, moje korzenie wzmocniły się, a energia, choć powoli, zaczęła się regenerować. Jestem waszym dłużnikiem. Twoje liście się zazieleniły. Miły widok. Ta próba kosztowała mnie sporo sił. Przywrócenie Gaju do dawnej świetności i zniszczenie mglistych murów potrwa. Potrwa? Nie mamy czasu. Musimy iść dalej. Nie znam innego sposobu. Buru, przez tysiąclecia odpierali mgłę. Musi być coś, co mój lud może zrobić. Coś, co ja mogę zrobić. Tak, Buru! Przed zrujnowaniem mnisi z błogosławionych wysp podróżowali na Wyspy Węży, by rozmawiać z twoimi przodkami. Myślałam, że to plotki, legendy. Jeśli mi nie wierzysz, przeszukajcie wybrzeże wzdłuż Wysp Węży. Jest tam podwodna świątynia, gdzie Buru uczyli mieszkańców błogosławionych wysp porozumiewać się z waszą matką węży. Niemożliwe. Jeśli nawet legendy Buru o tym nie wspominają, to jak mam znaleźć? Ja to odnajdę. Rozpruwacz?
sporo widziałem w otchłani. Więc znasz to miejsce? Jak znajdę się blisko, odpływ mnie wezwie. Weź to nasiono. Niech matka węży je pobłogosławi. Gdy będzie pełne życia, uda mi się odtworzyć gaj i zniszczyć stojącą wam na drodze mgłę. Tak zrobimy. Do zobaczenia, Maokaju. No to co, rozumiem, że teraz będziemy grać samym Pajkiem? Popłyń do wężowego wybrzeża. Skażone nasiono. Tylko gdzie jest to... wężowe wybrzeże. Ja pamiętam, gdzie to było. Co tu jest? Stonborska Akademia, Topielczy Port, Skarbiec Gigantów, Cmentarz, Sanktuarium Tresza? A, to my tu już mamy to odkryte, ej, fajnie. Popłyń do wężowego wybrzeża. W ogóle, moi drodzy, z tego co zauważyłem, jest 57 subskrypcji. Ja wam powiem tak osobiście szczerze. Ja sobie dawałem do końca listopada czas na 50 subskrypcji, bo naprawdę to szło jak krew z nosa. A jeszcze sam fakt, że no dosyć sporo mnie to kosztuje, jeżeli chodzi o nagrywanie, no to było mi ciężko się z tym pogodzić, ale z tego co widzę teraz, to wy tak mi to nadrobiliście pięknie, że naprawdę chęć do nagrywania rośnie w siłę. Dobra, przejdziemy obok tego pająka. Udało się? No idź. Dobrze, udało się. Gdzieś tutaj, tak? Znaczy, my tutaj nie byliśmy po skarb? Nie, tu był ten pająk. To był pająk chyba. Tu już mamy wszystko odnalezione. No dobra, to musimy chyba teraz ten naszyjnik pseudo włożyć, prawda? No. Chciałem wziąć Pajka? Ej. No nie róbcie sobie żartów. Skażone nasiono, jego korzenie zostały uwolnione, lecz Maokaj wciąż musi odzyskać siły. Zabierz nasiono do gaju świątyni oczyszczenia znajdującego się na morskim dnie nieopodal wężowego wybrzeża, aby pomóc mu uzyskać moc. Wężowe wybrzeże, gdzie to jest? To są wyspy cienia. Nadmorska Akademia. To nie jest to. Podu Altana, to też nie było to. Czekajcie, Nadmorska Akademia, to było tu. Dormitoria, punkt widokowy. Archiwum, sala wykładowa, Topielczy Port. Nie było w Topielczym Porcie, prawda? To było... Ej, nie wiem, gdzie my mamy teraz iść, tak szczerze powiedziawszy. Patrzę jeszcze, czy mam wszystko w sumie znalezione, ale chyba tak. Punkt widokowy to nie tu. Skarbiec gigantów raczej też nie, prawda? Komnata koniunkcji. To też nie jest to. Martwa skarpa, wytchnienie zmarłych. To też nie jest to. Kręta pieczara, teraz błogosławienia. Błogosławiony, przepraszam, przegniły ślad. Ej, wiecie co? Ja chyba do was wrócę, jak tylko znajdę miejsce, gdzie my mamy się w ogóle udać, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem i nie chcę was tutaj naciągać na minuty sennego odcinka. Tak więc, kochani, ja za chwilę do was wrócę. I widzimy się za chwilę. Dobra, moi kochani, ja jestem po prostu upośledzony. Zgadzam się, jeżeli ktoś tutaj napisze, że jestem upośledzony, bo jestem upośledzony i to na maksa. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Po pierwsze, oddamy tutaj questa. Udało ci się sprawdzić wszystkich moich przyjaciół, woła radośnie istota mgły. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz okazano mi taką życzliwość, ale pewnie nie chcesz słuchać tej gadaniny. Istota mgły wyciąga rękę przed siebie. Proszę, to twoja nagroda. Przyjmij prezent. Wzmocniony pierścień plus 450 golda. Na śmierć bym zapomniał, jestem Filas. Miło mi w końcu poznać cię oficjalnie, przyjacielu. Super, dzięki. I tak, kochani,
Tutaj mamy przecież jak W. Podróżuj do świątynia oczyszczenia. Popłyń do wężowego wybrzeża. I wielka mi myślicielka. Żeby tak mnie wyrzucić z mojego coś tam. Zamiast całej tej poplaniny o ukrytym potencjale i tajemnej mocy. Kurde. Jak szybko to się zmieniało. Nie wiem, co on tam gadał. To niesprawiedliwe. Będziemy tu tkwić przez całą wieczność. Dlaczego to ona dostaje pawilon z widokiem na morze? Co tam było? Zanim popłyniemy dalej, bo właśnie, chodziło o to, że przecież my musimy wrócić do wyspy, gdzie jest Ilaoi. A ja jestem upośledzony i ewidentnie tego nie zajarzyłem. Tak więc no. To właśnie na tyle. Chwileczkę, tak wielki potencjał. Ty, chodź tu na chwilę. Cień ocenia was takim wzrokiem, jakim wprawny jubiler szacuje wartość kamienia szlachetnego. Musicie przebywać z daleka, a ty jesteś wastajanką, prawda? Nie każdy jest w stanie dotrzeć na błogosławione wyspy. Musicie mieć wielką siłę, jednak wyczuwam też niewykorzystany potencjał. Istota mgły przerywa na chwilę, zastanawiając się nad swoimi ostatnimi słowami. Zostańcie moimi uczniami. Razem wykorzystamy drzemiącą w was moc. Kim ty jesteś? Jesteście ostrożni, to zrozumiałe. Jako obcy zapewne nigdy nie słyszeliście o mnie. Kali, wielkiej filozofce, myślicielce i nauczycielce ludzi. Ale to bez znaczenia. Drzemie w was niewykorzystany potencjał. Jeśli zostaniecie moimi uczniami, mogę pomóc wam go wykorzystać. Co mi odpowiecie? Nie jesteś istotą mgły? Czemu mielibyście nam pomagać i jak można uwolnić tę moc? Zapytajmy o istotę mgły. Istota mgły? Co przez to rozumiecie? Cień spogląda na was zmieszany. Czemu mielibyście nam pomagać? Widzę, że nie chcę, żeby marnowano twój czas. Pragnę tylko, by ludzkość i wastajowie osiągnęli pełnię swojego potencjału. To dla mnie wystarczająca nagroda. Jak można uwolnić tę moc? Kalia wykrzywia twarz w uśmiechu. To już zależy. Istnieje tyle dróg do oświecenia, ilu jest ludzi. A właściwie to jest ich 6. Kichocze cicho. No świetnie, dobra, akceptujemy. Spotkaj się z filozofką. Świetnie, zapamiętajcie dzień, w którym pozwoliliście, by Kalia wzięła was pod swoje skrzydła. To kto jako pierwszy chce wyzwolić swój potencjał? Oczywiście, że Miss Fortune. Gdy Miss Fortune występuje naprzód grupy, Kalia wypuszcza powietrze i chichocze cicho. Moja droga, nie potrzebujesz moich nauk. Widzę, że masz wielką siłę i potężną wolę, jednak czegoś ci jeszcze brak. Po krótkiej chwili namysłu odzywa się ponownie. Tak, tak, chyba mogę ci w tym pomóc. Jesteś świetną żeglarką, prawdziwą panią swojej floty. Jednak na lądzie twa moc słabnie. Jeśli znajdziesz sposób, aby wykorzystać swoją moc na lądzie, będziesz nie do powstrzymania. Ale ja nie jestem w stanie cię tego nauczyć. Niezła pomoc. Oczywiście moim statkom pomogłoby, gdyby... Zaraz. W dalej zatoce była odlewnia, w której odbywały się prace nad nowym dziełem. Ciekawe, co się z nim stało po Harrowing. Dobra, Ari. Kiedy Kalia spogląda na Ari, uśmiecha się szeroko. Wastajanko, chcesz poznać siebie, swoją przeszłość. Pamiętaj, żeby nie zdradzić drzemiącej w tobie wojowniczki. Dlaczego tak uważasz? Przez te wszystkie lata stoczyłam ogrom walk. Wciąż myślisz o przeszłości, zamiast martwić się teraźniejszością i przyszłością. Twoje ostrze musi być jeszcze ostrzejsze. Pokonaj jeszcze 10 wrogów, a zadanie uznamy za zakończone. Z twoimi umiejętnościami nie zajmie ci to długo. Już udało ci się pokonać 15 przeciwników. Mogą być trudniejsze wyzwania. Jeszcze tu wrócę. Zadaj śmiertelny cios 25 wrogom przy pomocy Ari i wróć do Kali. No i Braum. Nauczysz Brauma, malutka nauczycielko? Oczywiście, że nauczę. Kalia się śmieje. Jesteś obrońcą, wspaniałym obrońcą. Ale czasami, aby dokonać słusznego wyboru, trzeba przejść do ofensywy. Aby chronić słabszych, czasem trzeba przejąć inicjatywę. Braum z entuzjazmem przytakuje. W tym celu wyzywam cię, abyś wrócił do mnie z tokenem czystości, podarowanym przez mieszkańców Wysp Węży w podjęcie za akt służby. Chcesz, żebym pomógł komuś na Wyspach Węży? Nie ma sprawy, ale pierwsze słyszę o tym samym tokenie czystości w Bridgewater. Braum poszuka w innym miejscu. Dobra, Ilaoi. Kapłanko, to wielki zaszczyt móc nauczać zwiastunkę prawdy. Kalia skłania się, gdy Ilaoi podchodzi bliżej. Choć może nie mam takiej wiedzy bogini Nakagaborosy jak ty, to jednak istnieje przedmiot, który, o ile się nie mylę, pozwoli ci zyskać jej przychylność. Dawniej istniał posążek prosty sześcian z kwarcu, który przedstawiał bliźniaczą rolę Nakagaborosy jako niszczycielki i odrycielki życia. Posążek został złożony w morzu w ofierze. Kalia mówi dalej, teraz wyczuwam obecność posążka na ziemi. Jeśli zwrócisz go bogini, być może udzieli ci dalszego błogosławieństwa. Ofiara dla bogini została zabrana? Kto dopuściłby się takiego świętokradztwa? Być może ktoś wziął go przez pomyłkę.
Musimy zaufać tego Kaburosie, że tak właśnie było. Fale pojawiają się i znikają. Wielkie morze nie pozostaje nieruchome. Na przestrzeni milenium wszystko się zmienia. Być może potomczyk skończył na przyjaznym wybrzeżu, lecz równie dobrze mógł znaleźć się na pokładzie jakiegoś Travelera. Dobra, Ari, mamy jeszcze pajki Yasuo. Oby szybko poszło. Zabij 3 potężne istoty mgły na wyspach cienia. Ależ tak, jesteś zabójcą. Zwykłym niepostrzeżenie zabijać potężnych wrogów. Pokaż mi swoją prawdziwą siłę, zabijając 3 nikczemnych mieszkańców tych wysp, których nie można schwytać w zasadzkę. Zrób to, a uwolnisz swój potencjał. Nie przeszkadza mi uczciwa walka. Yasuo. Zadania? A co ty niby wiesz po ostrzu? Co takiego mogłabyś mi przekazać na temat miecza? Nic, Kalia odpowiada beznamiętnie. Nie nauczę ci niczego o ostrzu. Jesteś mistrzem w swojej sztuce. Zwój, który nosisz przy sobie, jest tego dowodem. Rozszyfrowanie tego potrwa. Mogłabym to przeczytać, lecz coś mi mówi, że wolałbyś, bym tego nie robiła. Nie, słuchanie nauk innych nie do końca jest w moim stylu. Odblokowano spermentu Yasuo 3 poziomu, powiew wiatru! Woohoo! Mamy zwój, dobra. To w ten sposób odblokujemy ult na 3 poziomie, super. Więc tak, Braum musi, z tego co pamiętam, zyskać jakiś token. MF-ka musi coś z odlewni zabrać, a Ari musi zabić jeszcze 10 wrogów. Nieaktywny rezerwuar zaklinacza stoi samotnie w rogu ruin. Widać w nim małe, puste wyżłobienie w sam raz na jakąś magiczną kulę. Może umieszczenie jej w tym miejscu sprawiłoby, że rezerwuar odzyskałby swoją moc. Włóż kulę. Nieaktywny rezerwuar zaklinacza stoi samotnie w rogu ruin. Widać w nim małe... No. Dobra. No już włożyliśmy, fajnie. No dobra, ale co nam to dało? Rozumiem, że nic. No dobra. Jak nic, to nic. Ale się naczytałem. Ła. Dobra, ale teraz mamy jeszcze w sumie jakieś 8 minut. Więc możemy śmiało jeszcze przepłynąć na wybrzeże. Wężowe wybrzeże. Więc lecimy, nie tracąc się tutaj w czasie. Za co ja dzisiaj w ogóle gadam? Gadam jak najęty, jak normalnie pepla. Dobra, zatoka Bilgewater. Dopielczy port i wybrzeże wężowe. Wężowe wybrzeże. Lecimy. Tu chyba nas jeszcze nie było. A to nie musimy. Pływamy w kółko. Hej, Milczku. Powiedz, że coś wyczuwasz. Jakie to typowe? Kusisz ze mną los, Fortune. Ciesz się, że tu z nami jesteś i Loi pozwoliła ci dychać, albo nie dychać. Pewnego dnia trafisz na niewłaściwego kapitana, rozprowaczu. Dla wielu ty jesteś niewłaściwa. Chyba mamy punkt. Ja... Cholera, a miałam gotową ripostę. Rybi człowiek coś wyczuwa. Jest lepszym pływakiem niż Braum. Może go nauczy? Nie dopłynąłeś czasem aż do Bilgewater? Tak, ale... Braum się cieszy, że nikt nie patrzył. Dobre. Mamy problem. Nie jesteś już taki pewny siebie jak kilka minut temu. Co znalazłeś? Świątynia jest tutaj. Lecz jej moc przyciągnęła stwory z głębin. Jakie stwory? Widzę macki i oczy. Łuski ostre niczym brzytwa, kły i skrzela. Sama śmietanka prastarych wód. Więc rozmów się z nimi. Każ im spływać. Ja przemknę obok, kapitanie. Lecz wy posłużycie za karmę. Nie przepłyniemy obok nich. Skoro nie przebijemy się siłą, trzeba wymyślić coś innego. Muszę pomówić ze starszą Buru. Więc od tak wracamy do Bilgewater? Chyba, że wolisz popływać. Zawracamy.
No, to jednak wracamy do Bridgewater. Zatoka przy stoczni. No, i nie było żadnej rozmowy, ja tak siedziałem cicho, no. Dobra, wróciliśmy do naszej stoczni. Co my tu mamy do zrobienia tak w ogóle? Zadania, poproś zaklinaczów węży o pomoc. Ale to czemu my mamy to tutaj? Kwiat potoku, kurzganek refleksji, kurzganek harmonii. Nie rozumiem tego, no ale dobra. To tak, musimy iść do groty Burum. I na pewno przez ten czas, co tutaj będziemy sobie chodzić. A nie, dobra, nieważne. Jeżeli nam się odcinek skończy jeszcze przed wypłynięciem, to ja sobie chyba skoczę do sklepów tak między odcinkami, żeby to ogarnąć, a tu nas nie było. To dziwne, jak bardzo Pajlangi potrafią rozumieć naszą boginię. Pajlangi wzywają imię bratej damy, ale czy podążają za jej naukami? Nie. Czy ktokolwiek z nich przeszedł jej próbę? Mnie ona o mało nie zabiła. Dalej nie zdążyłem przeczytać niestety. Więc tak, tu jeszcze trochę polutujemy. Bo ja sobie nie odpuszczę. Kurde. Wróciłaś, moje dziecko. Wyczuwam od ciebie wyraźny niepokój. Muszę poprosić nasz lud o coś ważnego. Jesteś zwiastunką prawdy. Wysłuchamy cię. Natrafiłam na część naszej historii. Starożytną świątynię. Powstała pod wodą dzięki pomocy mieszkańców błogosławionych wysp. Więc legendy były prawdziwe. Legendy? Dlaczego nikt o tym nie wie? Po zrujnowaniu nie uważano tego za mądre, by mówić otwarcie o istnieniu świątyni. To temat na inną rozmowę. Dalszą drogę do świątyni blokują zabójcze morskie stworzenia. Potrzebni mi zaklinacze węży. Illaoi, zaklinacze węży są ostatnią linią obrony Bilgewater. Nie możemy ich nadużywać. Wcześniej bogini zesłała ci wizję. Czy zrobiła to ponownie? Nie, niestety. Modliłam się o kolejny znak, ale bogini milczy. Zatem ta poważna prośba wynika tylko z twojego osądu. Tak, wiem, że to ryzykowne. Zaklinacze węży chronią nas przed Harrowing. Nie ma z nimi żartów. Jeśli jednak moja misja się powiedzie, możemy powstrzymać Harrowing, zanim do niego dojdzie. Chciałabym, by bogini zesłała mi kolejną wizję. Pokazała, co należy zrobić. Jednak ona milczy. Prośba o zaklinacze węży. Tak, to moja własna decyzja jako zwiastunki prawdy. Podjęłaś już decyzję. Niech tak będzie. Poślę nawoływaczy na brzeg. Prowadzi mnie matka węży. Zaufam jej. My ufamy tobie, Illaoi. No dobra. W takim razie już mamy tych zaklinaczy węży, tak? Ale to mam jeszcze jakąś rozmowę. Illaoi, twoi przyjaciele dziwnie patrzą. Sporo o tobie słyszeli, Sara. I co? Sądzą, że coś knuje? Oczywiście ja się nie powstrzymam przed lutowaniem. Jakby to było. Nie ze mną takie numery. Fishingu na razie nie robimy. Jeszcze pójdziemy wymienić tamte itemki za czarne korony. Dobrze pamiętam? Chyba tak. Ale kochani, kończymy już w sumie ten odcineczek. Ja tu jeszcze polutuję. Na znak napisano do studni Matki Węży. Tam też na pewno się jeszcze udamy. O, aha, ci co zaczekali jeszcze zobaczył kolejną rozmowę. A co mi tam? Tak właśnie jest we Freljordzie, Braum? Miło i wszyscy się przyjaźnią? Tak, wspaniały sposób na życie. Braum chce już tam wracać.
Ciekawe, jak to jest tak dorastać. No. I moi drodzy, na tym właśnie kończymy odcinek. Ja zaraz się zabieram za nagrywanie kolejnego, no bo muszę mieć minimum 2 odcinki dziennie. Żebyście się nie nudzili, kochani. I jeszcze raz naprawdę chciałbym wam serdecznie podziękować za to, co robicie dla mnie, dla tego kanału. Jesteście po prostu super. Naprawdę super. Zapraszam was jeszcze raz do subskrybowania, oceny filmów i komentarzy. I pamiętajcie, że możecie napisać w komentarzu, jaką chcecie zobaczyć serię jeszcze na święta. Bo będę miał w sumie troszeczkę czasu wolnego między świętami a Nowym Rokiem, więc możemy coś tam nagrać, może jakieś streamy i tak dalej. Dobra, ale to było na tyle. Grał dla was Shiro. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!